6 maja 2012 roku Śląsk Wrocław zdobył swoje drugie Mistrzostwo Polski w swojej historii. Po 10 latach ta ekipa, ci piłkarze spotkali się we Wrocławiu po to, żeby świętować, przypomnieć wszystkim kibicom, wszystkim fanom, że był taki czas, kiedy tak jak widzieliśmy w sobotę na transparencie wywieszonym pod trybuną B, kibice Śląska nie musieli odwracać wzroku od grającej drużyny. Dzisiaj niedziela, 8 maja, mecz jubileuszowy, mecz charytatywny, w którym wezmą udział właśnie Mistrzowie Polski z 2012 roku. Pokażemy Wam to wydarzenie od kulis. Zapraszamy. Cześć, na co zbieracie? Okej, bo dzisiaj mecz charytatywny. Kurczę, dorzuciłbym się, ale nie mam niestety portfela, mam tylko na telefonie, ale życzę Wam, żebyście jak najwięcej zebrali. Biegnie kierownik zamieszania, powodzenia. Bo ty jesteś kierownikiem zamieszania? Nie. Ja kto? Kto tu rządzi? Tomasz? Tomasz Szozda. Wszystko jest jego inicjatywą, pomysłem, realizacją. No to bo on ma krew śląsknetową, nie Tomek? Tak. Proszę bardzo, jak intensywnie rozgrzewają się polscy sędziowie. PZPN. Rozgrzani, obserwujemy tutaj, czego się spodziewać, to jest analiza, na kogo zwracać uwagę, kto może być groźny, kto ma dribbling, kto ma strzał, żeby wiedzieć co i jak. Właśnie, Marcin dzisiaj w roli, z której może nie wszyscy czytelnicy Śląsknetu Marcina znają. Sędzia klasy międzynarodowej. Dzisiaj jako asystent, a tu nadbiega nasz główny rozjemca. A nie, no tu już poważna sprawa, Adam Karasewicz, tak? Jakiś broni też. Była analiza dzisiaj była na kogo zwracać uwagę? Na boisku? Na wszystkich kibiców. Nie, bo Sebastian Mila tam zawsze lubił, nie, tam kąsać sędziów. Ale dzisiaj gramy wszyscy w jednej drużynie, nie? Gramy w jednym celu, także jesteśmy jedną drużyną, niezależnie od koloru koszulek. Powodzenia, panowie. Dzięki. Jedziemy. Panowie, chodźcie na trybunę, to trochę uzupełnimy. Dobrze. Dobra, okej. Nie będziemy. Wracamy na salę. Zrobiliśmy to. Przerwa, kiedy jest? Aktywacja. Z trikiem właśnie. Na siłowni. Panowie, jest możliwość. Jest możliwość, możemy wrócić do szatni. Jest możliwość. Wracamy do szatni. Ale się rozgrywamy. Żuków w Śląsku ma 21-0.
teraz jak to identyfikował, to co było po meczu? No to zapraszam. Jak się zachowasz? Po meczu, jak się zachowasz? Jak się zachowasz? Jak się zachowasz? Jak się zachowasz? On się zachował, jak poszedł do Arki na wypożyczenie. Ale promenada ma. Było miło co chwilę, nie? Nieważne pieniądze, ważne zasady. Wracamy, panowie. Jedziemy. Pary nowy bramka. Dzisiaj się Daj mu skarpetki. Wolno przyszedł skarpetki, czy na stópki. Prosto i w lewo. Łukasz Machej. Kapitan wsiowskiej drużyny Sebastian Mila. Tam zawsze był problem, nie wiadomo,
Dlatego celi. Wiesz, jak Orys wybierał prawego obrońcę? Mieszadełko. Pierwszego, ale gdzie mieszadełko, jak on ma trzy występy? Orys wybierał prawego obrońcę. Pierwszego nie mam, drugiego nie mam, trzeci masę, czwarty tato. Słuchajcie, Marian, Celik na pewno gra. To będzie wesoło. Zamirem. Marię, bo to najważniejsze osoby, nie? Tak, tak. Zamirem. Z Mariem się zacznie, a Pietras wejdzie później z... 15.94. Lepsi wejdą później. Słuchaj, Lepsie jest powiedzieć, kto jest na Lepsie. Na Lepsie, tak, bo tylko... Amiro! No ja naprawdę pojadę do kibiców. Kasiu będzie grał. Ja z kibicami, dzięki. Będzie grał Kasiu Rok. I będzie grał. Kto jest na lewej? Patryk czy ja? Ja wyjdę do. Pytasz się, kto grał. Na boku będzie grał. Poczekaj, mam. Poczekaj, dzwonię. Bo nie mam innego. Czekaj. TVP nie masz takiej wątpliwości. Madejos, ja wezmę balę, żeby ustalić. Nie, Waldek ma trening. Szybciej. Dobra, co Dudi raz powiedział, że my jesteśmy, my tworzymy, bo to jest jedna rzecz, a druga, właśnie ci ludzie najbardziej w nas zawsze nie żyją. Akurat byliśmy świadkami gola Sebastiana Mili. Wspomnienia wróciły Tomek Szozda, podobno główny organizator, pomysłodawca tego dzisiejszego wydarzenia. Czy to prawda? Pomysł się zrodził w wielu głowach, więc absolutnie to nie jest tak, że tylko ja za to odpowiadam. To jest praca wszystkich osób, które były zaangażowane, żeby przygotować ten event, a więc całego klubu. Ale najważniejszą cegiełkę dołożyli mistrzowie, bo to jest ich inicjatywa, ich pomysł, żeby zagrać z kibicami. Wyrazili chęć w ogóle, żeby przyjechać do Wrocławia w takim gronie, spotkać się po 10 latach. No i to pokazuje, jakimi są ludźmi, nie tylko piłkarzami, ale że rzeczywiście ten charakter był rzeczą rozpoznawczą całej tej ekipy i jesteśmy im bardzo wdzięczni, więc robimy to dla nich, bo to jest nasza historia, nasza tradycja. Oczywiście wolelibyśmy świętować ten dzień trochę w innych okolicznościach, jeśli chodzi też o wyniki pierwszej drużyny, no ale uznaliśmy, że właśnie kibice też powinni poczuć, mieć okazję, żeby przyjść w niedzielę na Oporowską, na słynną Giętą, zobaczyć swoich idoli z dawnych lat i co myślę jest rzeczą absolutnie unikalną, zagrać z nimi meczu, bo to jest to, co chcieliśmy dać naszym kibicom, żeby w tym sezonie zarówno karnetowicze, inni kibice, nasi partnerzy mogli spotkać się na boisku z mistrzami Polski. Tutaj naprawdę jest praktycznie cała drużyna, więc trudno wszystkich wymienić.
Był taniec połamaniec dzisiaj wieczorem, tak jak podczas powrotu z meczu z Krakowa? Był taniec, zawsze taniec będzie, bo jak jest dobra atmosfera i dobra drużyna, to musi być taniec, więc nie zawiodłem. Ale ćwiczyłeś wcześniej ten taniec, który zaprezentowałeś wtedy na parkingu? Nie, to jest zawsze spontaniczne, ale wyszło dobrze i będę to dobrze wspominał. Jarosław Szandrocho, fizjoterapeuta w tej mistrzowskiej ekipie. Jarku, byłem tutaj, kiedy Śląsk zdobywał wicemistrzostwo, byłem kiedy Śląsk był w drugiej lidze, ty również. Mi się łezka wokół kręci, jak dzisiaj patrzę na tę ekipę mistrzowską. Oczywiście, tak samo, no, gdzieś łezka w kąciku oka, że znowu mogłem się spotkać z tymi chłopakami, poczuć tą atmosferę w szatni, to jest coś wspaniałego, to mówię, ta drużyna to była kompania braci, można powiedzieć, tęsknię za nimi, bardzo się cieszę, że przyjechali z dalekich stron i mogliśmy się razem spotkać. Jesteś w szatni Śląska od kilkudziesięciu już lat, czym ta ekipa mistrzowska się odznaczała? Tam była chemia w zespole, tak? Mocne charaktery, twardzi ludzie, ludzie, którzy posmakowali trzecią ligę, tak? Którzy wiedzieli, z czym to się je, budowali to wszystko od początku i to był ten trzon tego zespołu, tak? Ci później zawodnicy, którzy dochodzili, to można było być taka kosmetyka tego zespołu była. Ale ten trzon generalnie to byli ludzie związani tutaj z Wrocławiem, z regionem. Darek Sztylka, Krzysiek Wołczek, Krzysztof Ulatowski, Sebastian Dudek, no i jeszcze wielu innych, którzy budowali, bracia Gancarczyki przecież tak samo, to lokalni nasi bohaterowie i oni budowali ten zespół, tak? I ci, którzy przychodzili, wiedzieli, że to jest specjalny zespół, że to nie jest jakiś tam sobie zespolik w Polsce, że to jest bardzo ważny zespół dla nas wszystkich, dla kibiców, że to wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Czy po tym tańcu, połamańcu Dawida Gołąbka podczas powrotu z Krakowa jakaś fizjoterapia była potrzebna? No raczej nie. Dużo środków znieczulających mieliśmy, także nie wiem jak rano się potem każdy czuł, ale było ok. Dzięki bardzo. Seba! Sebuś! Ale tak bramkę inaczej, nie? No. Co to z tym zrobić? Tylko połowę. Marian, kiedy będziesz w Łodzi za tydzień? A kiedy będzie? A sobota i środa? Dobra. Dzięki. Maria, na rozrzewkę daj. Masz jeszcze? Daj na rozrzewkę. Jeszcze jedno? Daj. A tutaj jakieś ustawiane wyniki są. Że Śląsk ma wygrać, tak? Trzeba dzwonić. Krzysztof Wołczek, obecnie asystent trenera Piotra Tworka, ale w tej mistrzowskiej ekipie ważne ogniwo dla Oresta Lęczyka. Też piłkarz, który przeszedł drogę od trzeciej ligi do Mistrzostwa Polski, zgadza się?
Zgadza się, tak. No, oprócz mnie też Darek Sztylka, więc jest nas dwóch, którzy zostali aż do mistrzostwa, do tego ostatniego okresu. Na pewno piękny czas, fajne wspomnienie. Cieszę się, że tylu zawodników przyjechało z różnych stron świata tak naprawdę. Tylu moich kolegów, przyjaciół sprzed 10 lat, więc to bardzo cieszy i powspomnieliśmy już wczoraj stare czasy. Wiadomo, moja głowa jest też trochę zorientowana na teraz na pracę przy pierwszym Śląsku, bo mamy problemy i trzeba je rozwikływać, ale tutaj czas na to z przyjemnością znalazłem. Jak pan ocenia właśnie tym trenerskim okiem przygotowanie drużyny dzisiaj tutaj na to wydarzenie? Tej drużyny tutaj? No całą noc się przygotowywaliśmy do tego, więc przygotowani jesteśmy doskonale. Muszę zapytać o to, no, trener Orest Lęczyk, nie ma go dzisiaj tutaj niestety z nami, ale no to barwna postać, jakieś takie pierwsze śmieszne wspomnienie związane z tym, jak trener Lęczyk swoją drużynę przygotowywał i czy może coś pan wykorzystuje teraz na co dzień w swojej pracy? Powiem tak, trener Lęczyk przywiązywał dużą wagę do treningu motorycznego, takiego siłowego, więc jakby gimnastycznego, takiego stricte ogólnego rozwoju, więc wiele ćwiczeń do dzisiaj stosujemy i wielu z nas trenerów, którzy byli przy trenerze Lęczyku, na pewno część tych środków stosują, ja też, więc były to naprawdę fajne rzeczy, które do dzisiaj są, tak naprawdę zawsze będą aktualne. Prezes Śląska, pan Piotr Waśniewski. Panie prezesie, co tutaj się dzisiaj dzieje dobrego? No, świętujemy i wspominamy stare dobre czasy, czyli sprzed 10 lat Mistrzostwo Polski. Dzisiaj jest mecz charytatywny dla fundacji, którą wspieramy no, nawet więcej niż od 10 lat, która zawsze może liczyć na i mogła liczyć na właśnie Sebastiana Mille, który był jednym z tych elementów naszej drużyny, która reprezentowała ambasadorów całego przedsięwzięcia. Chłopcy wczoraj byli na naszym meczu z Pogonią Szczecin, mieli okazję się spotkać po 10 latach, zjechali się tak naprawdę z całego świata, co też tylko potwierdza, jak dużą, ważną grupą ludzi ci chłopcy byli, jak co stanowi o tym, że można w ogóle myśleć o walce o Mistrzostwo Polski i je zdobywać. Nie wystarczy mieć tylko dobrych zawodników, tylko trzeba mieć zgraną drużynę, która mimo wszelkiego rodzaju przeciwności była w stanie zjednoczyć się i w najważniejszym momencie zawalczyć o to, bo nie było to wcale łatwo. Pamiętajmy, że w tamtym okresie o Śląsku Wrocław wcale nie mówiono jako o jakimś faworycie nie tylko do mistrzostwa, ale w ogóle do medalu Mistrzostw Polski, jakiegokolwiek koloru. No właśnie tutaj trzeba dopowiedzieć, że pan prezesem Śląska jest teraz, ale był pan również wtedy, kiedy Śląsk to mistrzostwo zdobywał. Co było takim kluczowym elementem, czy kluczowym momentem w budowie wtedy tego zespołu? Myślę, że tych elementów było kilka. Uważam, że można zacząć tak naprawdę od czegoś, czego doszukuje się dzisiaj analogii, czyli w sezonie 9-10 walki o utrzymanie de facto prawie do końca sezonu, co mocno wpłynęło na potrzebę przebudowania drużyny, w konsekwencji też zmiany trenera z Ryszarda Tarasiewicza na trenera Lęczyka. Zmiany w ogóle filozofii wtedy gry, ale z drugiej strony utrzymania fundamentu, czy też szkieletu tej drużyny i odpowiedniego doboru i charakterologicznego, i jakościowego zawodników. Oczywiście nigdy nie można mówić o tym, że się uda zbudować drużynę idealną przy bardzo ograniczonym budżecie, ale jeśli się ma troszeczkę szczęścia co do charakteru poszczególnych zawodników, można liczyć później na sukces, z czego dowodem są te chłopaki, które biegają po tym boisku, bo widać wyraźnie, że są przyjaciele, że to nie są tylko ludzie, którzy spędzili razem 2-3 lata pracując w jednym miejscu.
Pan zatrudniał trenera Oresta Lęczyka, pan również go zwalniał, ale skupmy się na tych takich rzeczach charakterystycznych dla trenera Lęczyka, którego nie ma dzisiaj niestety z nami. Jak wspomina pan współpracę? Pewnie łatwo nie było. Łatwo nie było i dobrze, że minęło już tych 9 czy 10 lat zakończenia współpracy, bo też człowiek nie pamięta tych wszystkich negatywnych emocji, jakie miały wtedy miejsce. To był bardzo trudny okres współpracy, ale nie tylko z samym trenerem, z zawodnikami także. No, cały czas się śmiejemy z tego, że co chwileczkę musiałem ich straszyć postępowaniami dyscyplinarnymi, żeby utrzymać ich w jakichkolwiek ryzach. Ale to też świadczyło o tym, że właśnie tacy bad boys są najlepszym materiałem na to, żeby o to mistrzostwo walczyć, czy w ogóle o jakieś poważne sukcesy sportowe. A trener Orest Lęczyk no, był indywidualistą. Był człowiekiem rzeczywiście wyjątkowym, ale też chyba niezbędnym ogniwem całej tej układanki, który potrafił wbrew wszystkim podjąć własne suwerenne decyzje i tak zarządzić tą sytuacją i tym kryzysem, właśnie żeby nawet czasami przeciwko sobie obrócić całą drużynę, tylko po to, żeby zawodnicy skupili się przeciwko niemu, a nie przeciwko przeciwnikom i zdjąć z nich jakąś część presji. No to Orest słynął z różnego rodzaju socjotechnik, których używał podczas treningów i podczas meczów. Nie mogę nie zapytać o sytuację teraźniejszą. Minęło 10 lat od zdobycia Mistrzostwa Polski. Odwróć tabelę. No i Śląsk Wrocław niestety jest w zupełnie innym miejscu. Co dzieje się w zespole, co dzieje się w klubie i jakich zmian możemy się spodziewać? Jeszcze dwie kolejki do końca, co prawda, ale może już jakieś decyzje zapadły. Przemyśleń bardzo wiele, decyzji oczywiście wewnętrznych sporo podjętych i założeń, jakie przyjmiemy z końcem tego sezonu. W chwili obecnej najważniejsze jest skupić się na tym, co przed nami, czyli mecz ze Stalą, później mecz z Górnikiem i to są rzeczy nadrzędne. Czas rozliczeń absolutnie przyjdzie. Ja mam tą nadzieję, że historia lubi się kołem zatoczyć i że będę mógł mówić za parę lat, na przykład za 10 lat, że ten rok, sezon 21-22 był taki sam jak 9-10 i po walce o utrzymanie i zajęciu w konsekwencji całkiem przyzwoitego miejsca w kolejnym sezonie włączymy się do walki o medal Mistrzostw Polski. I tego sobie tak naprawdę przede wszystkim życzę.
zdarzało się. Ale ogólnie ogólnie piłki mało oglądam, nie? Ale mecze Śląska, prezentacji czy Ligi Mistrzów, jakieś tam pojedyncze, gdzieś tam telewizor nie rozłączę, jak nie idę wcześniej spać. To ci tato mi gra, chyba. De, okreniga, wyliga. Żuko, no muszę zapytać, jak się czujesz po debiucie? Szczerze? No zajebiście. Czekałeś na to długo. Krzysztof Żukowski, bramkarz trzeci wtedy w kadrze Śląska-Wrocław. Jakie wspomnienia z tamtego czasu? Rewelacyjne. Rewelacyjne z tego względu, że warto było czekać. Warto było czekać, śmiechem, żartem, ale przez super ekipa. Przez super czasy. Życzę Śląskowi, żeby doczekał tego, co my mieliśmy. Sukcesów, ale tego, co jaka drużyna była po prostu. Bo my, wracając po tych 10 latach do klubu, wchodząc do szatni, nie licząc kilku kilogramów różnicy, nic się nie zmieniło. Naprawdę każdy ma odpowiedzialność za tę drużynę w taki sam sposób. To jest niesamowite. Zmieniamy swoje jakieś warsztaty, jakieś swoje rzeczy, swoją przyszłość. Mega, mega. Tu nic się nie zmieniło. Jesteśmy tymi samymi ludźmi, z tym samym klimatem. Myślę, że jakbyśmy przygotowali się przez miesiąc, nie pęknęlibyśmy w tej ekstraklasie. A wiadomo, ja bym miał swoją odpowiedzialność za to. Nie muszę grać. No dzisiaj widziałem tę super atmosferę. Chłopaki żartowali z ciebie, że wreszcie się tego debiutu doczekasz. Ty gdzieś tam nie obrażałeś się na to, tylko no, pełen luz, można powiedzieć. Tak. Poza tym z świetnymi piłkarzami miałem przyjemność trenować, grać, być częścią drużyny. I to jest ogromna zasługa dzięki nim, że to mistrzostwo też jest w mojej historii. Nie zadebiutowałem, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo miałem przyjemność. Tworzyłem tę drużynę w mniejszym stopniu, nie na boisku, ale to też jest to, co robiłem poza nim. Tak w mojej ocenie, więc można, niech inni się wypowiedzą na mój temat, więc... A jak Orest Lęczyk budował ciebie jako trzeciego bramkarza? Pamięta o tobie? Tak, no bo przychodziłem gdzieś tam jako ta dwójka, później sobie to się zmieniało, rywalizowaliśmy. W porządku, konkretny facet, dobrze wspominam, bo nie mogę powiedzieć złego słowa. Nie grając, tworzyliśmy naprawdę dobrą atmosferę i jako trenerzy każdy starał się dawać cegiełkę i naprawdę to było coś wyjątkowego. Nawet jak ci, co, wiadomo, mamy aspiracje, ale robisz mistrzostwo, na co się masz obrażać? A co u ciebie teraz, co porobisz? Jestem trenerem bramkarzy w Akademii w Stali Rzeszów. Jarek Fojut jest dyrektorem, Tadziusz Słowa scoutem, także gdzieś tam... Trochę Śląska tam jest. Trochę Śląska tam ale jest. Ale to Jarek ci ściągnął, czy co? Dostałem propozycję pracy rok temu. Jestem ze Słupska, mieszkam już w Lublinie od kilku ładnych lat, więc dostałem propozycję, przyjechałem. Idę w tym kierunku. I zobaczymy, no Stal teraz awansowała, więc prognostyk dobry na rozwój, także... Gratuluję awansu. Dziękuję bardzo. Dzień. Tadeusz Socha, mistrz polski, wychowanek Śląska. Wow, tych tytułów można by było wymieniać później też z innymi klubami. Co u ciebie przede wszystkim? Dobrze, no... Z okazji właśnie tutaj chciałbym skorzystać i poinformować, że oficjalnie zakończyłem karierę piłkarską i od dłuższego czasu pracuję dla Stali Rzeszów jako scout i w tym się realizuję i mam nadzieję, że to jest ta droga, którą będę podążać dalej. Ale nie dla Śląska, tylko dla Stali Rzeszów. To kiedy zobaczymy Cię przy Oporowskiej ponownie? Oj, to ciężko powiedzieć, no piłka nożna jest wciąż nieprzewidywalna, nieważne czy grasz, czy jesteś po tej drugiej stronie, no nigdy nie wiadomo jak to się wszystko ułoży, ale kibicuję, trzymam kciuki za Śląsk i mam nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy. A do Stali ściągnął się Jarek Fojut, który jest tam dyrektorem sportowym? Nie, ja w Stali pracowałem już wcześniej, a teraz z Jarkiem współpracuję i mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie efekty, czego będziemy, mam nadzieję, świadkiem w kolejnym sezonie, bo będziemy grać w pierwszej lidze. Jak oceniasz to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło? Jak się czujesz przede wszystkim? Czy ty też wczoraj byłeś? Już widziałem cię na stadionie miejskim, więc też pewnie dzisiaj no, to nawodnienie było potrzebne. No. Fajna inicjatywa, nam jest bardzo przyjemnie, bardzo miło, że się mogliśmy spotkać, ale też, że klub zorganizował coś dla nas, pamiętał o nas, bo no, prawda jest taka, że każdy troszkę żyje swoim życiem, a tu jednak się zmobilizowaliśmy, klub też się zmobilizował, zorganizował fajne spotkanie, nie tylko dla kibiców, ale też dla nas, za co jesteśmy wdzięczni i mam nadzieję, że
kolejne edycje tej rocznicy będą powielane i jeszcze nie raz się spotkamy.